Dobra, wodę mam wszędzie. Tu jest wszędzie woda. Strój wypornościowy taki nie nadaje się na kajaki, bo na nie po prostu nie wejdziecie. W tych pięknych okolicznościach przyrody dzisiaj nie będziemy pływać kajaczkiem, będziemy testować strój wypornościowy Grafa. Ja używałem tego stroju, jak pływaliśmy na dorsze, wiecie, taki strój asekuracyjny. W razie czego, jakbym wypadł czasami za burtę, to wtedy co, nie? Na pewno mnie nie znajdą, bo ten strój jest taki zielony, wiecie, zobaczcie, woda też taka zielona, nie? I tu będzie problem, natomiast strój powinien dwie rzeczy spełniać, takie dwa podstawowe argumenty, żeby go kupić. Po pierwsze, ta woda nie powinna nam wpływać wszędzie tak na zaraz. To jest jeden argument. Drugi argument taki, czy plus tego, to to, że on powinien nas unosić. Ja go kupiłem, szczerze powiem wam, dlatego, ponieważ ten strój wypornościowy jest bardzo mięciutki, a po drugie bardzo taki lekki. I w tym momencie możemy też łowić na plaży, na surfa i na przykład jak mocno wieje wiatr, nic nie czujemy. Jak pada deszcz, to też nam nie przecieka, więc naprawdę bardzo fajny taki strój jest właśnie do surf castingu, czyli do łowienia ryb z plaży, nie wchodząc do wody. Natomiast zobaczcie, ja dzisiaj skoczę z tego pomostu wprost do tej wody. Tu widać glony, tam jest około 2 metrów. Przed chwilką żeśmy dipperkiem to sprawdzili z Filipem. No i dobra, to się przebieram. Dobra, my tu gadu-gadu, a kajak nam uciekł. dobra, no to muszę wskoczyć, trudno. Trudna rada. Lecimy za kajakiem. Mam ćwieka, ponieważ myślałem, że no to nam uratuje sprzęt. Drogi sprzęt czasami. A tu się okazuje, że ten rzep czasami nie daje rady. No taki już jest jakby trochę zużyty, kurczę. No może 10-15 razy nad wodą. Mokry, szczęśliwy, kajak uratowany. Natomiast słuchajcie, ten strój Grafa ma pełno takich różnych właśnie gumek. Do tej pory ja ich no nie naciągałem tak mocno. Teraz to wszystko spróbujemy naciągnąć jak się da. Zobaczcie, no bo teoretycznie po to są te gumki, żeby nam woda nie wpływała, nie? Tak samo od dołu. Zobaczcie, tak to wygląda. I tutaj to mnie zaciekawiło, bo wydawało mi się, że tutaj też jest jakaś gumka. A zobaczcie, nie ma. Jest w sumie, ale jakby powiedzieć, taka wyrobiona już, nie? Czajcie. Także założę się, że jak wlecę do wody, to tutaj będzie tragedia. Tędy mi popłynie woda. Szkoda, że musiałem skoczyć po kajak, no bo już jestem mokry, a tak byśmy to wszystko sprawdzili, no lepiej. Ale zobaczcie, tutaj można to ponaciągać. Okej. Okay. Kurtka już ma, zobaczcie, to tutaj lepsze takie. Powiem szczerze, zarąbiste. Te mankiety są jak podnosimy rybę do zdjęcia, nie? Podnosimy i nam się tutaj żadna woda no nie wleci. Ja tak, wiecie co, już tak jak nam ten kajaczek uciekł, to wolę jeszcze raz sprawdzić, czy czegoś w kieszeniach nie ma. Zresztą Filip może potwierdzić. Rozpakowuje ten strój i jakieś drobniaki się wysypały. Także słabo trochę. Rybki teraz są bogate w tym miejscu. O parę złociszy. I tu gdzieś jest jeszcze, o, takie miejsce, gdzie ja czasami sobie wsadzam jakieś pieniążki, już widelec, ale widzę, że żona już była i pieniędzy nie ma. Dobra, ta sama sytuacja, zobaczcie. Tutaj ta kurtka też ma te gumki takie do naciągania. I też to wszystko naciągniemy maksymalnie, ile się da. Już Filipowi mówiłem, że tam na dole tak ponaciągałem, że no krew mi do stóp nie dopływa, ale o to chodzi. Ale myślę, że i tak woda będzie lecieć zewsząd. Zobaczymy po prostu, jak ten strój się zachowa, jak się po prostu cały znajdę w wodzie. Ci, co przesunęli ten film do momentu, jak wpadam do wody, to oj. Jest mocno zaciągnięte wszystko na maksa. Jeszcze można by było tak, o, tutaj coś jest odpięte. Też zapniemy. Słuchajcie, ja powiem wam szczerze, że jak wypadnę na przykład z kajaka do wody, to ja już nie będę taki mocno wszystko miał zrobione, bo to jest sprzeczne z tym, że jest wygodnie, nie? Jak masz tak wszystko pozapinane na maksa, to średnio najeżdża z tą wygodą.
to trzeba być głupim, żeby coś takiego robić, nie? Ale z drugiej strony, jak się nie spróbuje, to nie będziemy wiedzieć. Dobra, zatykam nos i lecimy. Ja. Dobra, wodę mam wszędzie. Ale czuję, że nogi się unoszą mega fajnie. Góra też. Ale woda jest. A ciężko się w tym pływa. Próbuję nóg nie zamoczyć. Ale w sumie. No dobra, słuchajcie, takie podsumowanie, nie? Małe. Chodź to. Połowa filmu praktycznie. Zobaczcie, strój wypornościowy jak najbardziej działa. Jest wypornościowy, fajnie mnie unosi. Unosi mnie po całości. Jak mamy kamizelkę ratunkową ubrane, to tylko, wiecie, tutaj jak mieliśmy tą pompowaną z Decathlonu, to w zasadzie tylko głowę mi wystawiało na zewnątrz, a reszta nie, a tutaj mamy fajnie. Myślę, żeby nawet łatwiej byłoby wejść na kajak. A on jest przyczepiony, dobra, nie będę próbował. Myślę, że łatwiej byłoby wejść na kajak. Natomiast pamiętajmy, że jestem cały mokry. Z jednej strony to mnie podnosi do góry, ale z drugiej strony jak już się wynurzę, to ma swój ciężar, nie? Także może być ciężko wejść na kajak. W sumie by trzeba było zrobić taki film. Kurczę, i co teraz, Filip? Próbujemy wejść na kajak? Nie. Urwało się znowu. Wywrócisz wędkę swoją. Nie planowaliśmy wchodzić na kajak, dlatego jest tutaj tak płytko. Natomiast nie da rady wejść na kajak. Nie da rady. Jestem taki ciężki, teraz się wynurzyłem tylko trochę. I czuję ten ogromny ciężar tego stroju. Także jestem w głębokim szoku. Tego nie przewidziałem, czyli strój wypornościowy taki nie nadaje się na kajaki, bo na nie po prostu nie wejdziecie. Może będziecie mieli ciężko, może wiecie, no bo jak mamy sytuację stresową, to wejdziemy. Ale to nie jest zabawa. No dobra, słuchajcie, tu jest wszędzie woda. W środku pełno wody. Ona się nalała bardzo szybko. W zasadzie, powiem wam, najwięcej wody się nalało przez nogi. Wszystko pozapinane dobrze. I taka ciekawostka, jak chodziłem, wyszedłem z wody, to miałem w nogawkach wodę. Dużo tej wody. Jak się przyssała. Teraz już tego widać nie będzie. Bo ja już swoje przeszedł, żeby tutaj wejść z powrotem na ten pomost. No dobra. Pięknie. Co nam daje taki strój wypornościowy? Wpadniemy do wody. Ten pierwszy moment asekuracji, nie? To nie jest kamizelka ratunkowa. To nas asekuruje, podniesie nas z tej wody. Da nam taką możliwość złapania się czegoś. Natomiast mega masakrycznie ciężko, żeby wejść na ten kajak. Strój wypornościowy nie nadaje się na kajak. No i dobrze, że to teraz sprawdziłem, a nie gdzieś tam, nie wiem, na trociach w styczniu, nie? Albo w lutym. Cześć!